Jestem Sonic. Niebieska kulka super energii. W niewiarygodnie estetycznym opakowaniu. Historia niebieskiego, bardzo szybkiego jeża nie jest może mocno skomplikowana, a śmiechy przy oglądaniu układają się w sinusoidę, to jednak można polecić ten obraz najmłodszym. Raczej. Chyba. Jak będziesz chciał skoczyć na solo! Sonic. Szybki jak błyskawica. A, to ty jesteś najlepszym kumplem Toma, o którym tak ciągle nawija? Nie wiem, co w tobie widzi. Przestań! Sonic. Szybki jak błyskawica. Treść tego obrazu jest bardzo prosta. W sumie dobrze nam znana. Z innych filmów. Mały niebieski jeż, który potrafi bardzo szybko się poruszać, czyli ma supermoce, staje się celem pewnego doktora o imieniu Robotnik. Odgrywany tutaj przez Jima Carreya, który oczywiście chce przeprowadzić na nim eksperymenty. Żeby uciec temu szalonemu naukowcowi, Sonic potrzebuje pomocy pewnego małomiasteczkowego szeryfa, bo najwyraźniej sam by nie dał sobie rady. Czemu się chowałeś w moim garażu? Bo cała armia chce mnie dorwać! Witam kolegę ze wsi. Daję ci teraz 5 sekund, żebyś powiedział, gdzie to jest. Stop! Nie strzelać! Wypas! Oczywiście Sonic jest adaptacją bardzo popularnej gry lat 90. firmy Sega. Nintendo ma Mario, Sega ma Sonica. Tak to w najprostszy sposób można przedstawić. Muszę się przyznać, że nigdy nie grałem w Sonica, w Mario grałem niezliczoną ilość razy, w Sonica nigdy. Więc nie mogę powiedzieć, żeby ta pozycja była mi jakaś bliska mojemu sercu. Tak w sumie nic nie wiedziałem o tym bohaterze i jego mocach. Oraz w ogóle o jego zapleczu, skąd pochodzi i z kim musi walczyć. Ale wydaje mi się, że w grze raczej tak nie było, jak tutaj. Wydaje mi się, że pomijając samego Sonica, jego mocy oraz głównego złego, to film ten raczej ma mało wspólnego z grą. Oczywiście mogę się mylić. Na pewno mogę przedstawić to, co podobało mi się w tym obrazie i co moim zdaniem twórcom nie wyszło. Po pierwsze, na pewno brawo dla twórców, że poprawili samego Sonica. We wcześniejszej fazie wyglądał on inaczej, w pierwszym zwiastunie, jak pamiętacie. I wiem, że po seansie ludzie by krzyczeli w gniewie, jakby go nie zmienili. Jest go tutaj w tym filmie cała masa, to o nim film, wiem, ale ma tutaj bardzo dużo scen, jak się porusza w zwolnionym tempie. I jakby wyglądał jak nie on, wyglądałoby to zapewne bardzo dziwnie. Jak mówiłem, nigdy nie grałem w grę, ale wiem, jak Sonic wygląda. I jeżeli wyglądałby inaczej, by mnie to wkurzało. To co dopiero powiedzieć o ludziach, dla których ten film to powrót do dzieciństwa i przyjemnych chwil przy konsoli. Wyobraźcie sobie, jakby oni byli wkurzeni. Gdyby Sonic wyglądał tak w tym pierwszym zwiastunie. To co robimy teraz? Wow! Patrz i ucz się od mistrza. Powinniśmy już iść? Tak, spadamy. Jim Carrey. Mogę to mówić bez przerwy. Ten Kanadyjczyk jest znowu w formie. Najśmieszniejsze, najbardziej szalone, po prostu najlepsze sceny w tym obrazie spędzało się właśnie z nim. Nic nie wiem o tej postaci, doktora Robotnika, czy miał być taki, jaki był, czy jest taki w grze, czy nie, ale dla mnie był idealnie dopasowany do tego szalonego naukowca, czasem podnoszącym poprzeczkę over the top, czyli specjalnie przesadzał. Ale właśnie tego się po Carreyu spodziewasz, kiedy gra, albo raczej chcesz, żeby czymś cię zaskoczył. Przewidywalnie, nieprzewidywalny. Tak tego aktora powinno się definiować i tutaj właśnie taki był. Bardzo wielki plus. Myślisz, że da się przede mną uciec? O, patrz jaki spodziak! Auto masz ubezpieczone, nie? Geniusz zła, a teraz zginiesz! Tylko tyle umiesz? Nie, ale miło, że pytasz. Twórcy także nie starali się na siłę stworzyć z tego filmu nie wiadomo czego. Tylko dobrze wiedzieli, z jakim materiałem mieli do czynienia. Czyli z filmem w wersji light. To znaczy niektóre sceny mogą się tutaj wydawać głupiutkie, naiwne, ale to chyba lepiej niż mieliby iść w inną stronę i tworzyć wszystko na serio. Tak żebyś w to wszystko miał uwierzyć. Jakby mieli cię do tego zmusić. Innymi słowy, spodziewa się czegoś takiego, jak to było chociażby w Kto wrobił Królika Rogera. To taki film. I jako taki bardzo dobrze się sprawuje. Jeżeli idzie o te gorsze strony obrazu, to w gruncie rzeczy najbardziej rzucają się w oczy dwie sprawy. Jedna z nich to po prostu przewidywalność tej historii. Brak tutaj w treści takiego wow, czegoś takiego się nie spodziewałem. Wszystko wiedziałem, jak się potoczy. Nawet na jakieś 30 minut przed końcem, jaki los będzie przewidziany dla doktora Robotnika w finale.
więc nie jest to skomplikowana historia. A drugą rzeczą jest trochę brak logiki w niektórych scenach. Najbardziej jeżeli idzie o moce Sonika. Jest taki szybki, a nie może uchylić się od strzałki usypiającej, a w dalszej części ucieka przed rakietami. Jak gdyby nic. Oraz to, że do San Francisco musi jechać samochodem. Kilka dni, chyba dwa. Kiedy spokojnie mógłby tam się dostać, ot tak, kilka sekund, na piechotę. I jest jeszcze kilka takich scen, ale nie będę spoilerować. Na przykład to już jak jest w San Francisco. Ale jak mówię, nie będę spoilerować. I wiem, że to film dla dzieci, przeznaczony raczej dla dzieci, i wytykanie takich mankamentów, zwłaszcza supermocowych, jest może okrutne, ale po prostu rzucało mi się to w oczy. I tyle. Także trochę, ale może jest to spowodowane tym, że twórcy na nowo musieli stworzyć Sonika przed premierą i mieli na to mało czasu, Sonic w niektórych scenach wygląda sztucznie. W sensie nie zgrywa się z otoczeniem, które jest prawdziwe, nieanimowane, tak dobrze jak to powinno być. Dla przykładu w Detektywie Pikachu z zeszłego roku było to zrobione o wiele lepiej. A to w sumie na takiej samej zasadzie zrobione postacie. Więc tu w niektórych scenach to kulało. Zwłaszcza w tych dobrze naświetlonych. W dzień. Sonic, szybki jak błyskawica, może mnie nie powalił, ale dla najmłodszych widzów na pewno będzie dobrą, miłą zabawą. A jeżeli jeszcze zna się tą postać z gry, to zapewne także bardziej to umili czas. W oglądaniu. Dla mnie, osoby, która Sonika nie zna, to film ten zasługuje na 5,5 na 10. Czyli wyszło ok, a ciągle to film na podstawie gry komputerowej. Wiedząc, że te nie cieszą się dobrą opinią, jeżeli idzie o adaptacje filmowe, można Sonika uznać za sukces. Tutaj Envy. Ja mówię, ty słuchasz. Pozdrawiam i do usłyszenia. Pa!